Tak się przedstawia wnęka, na chwilę obecna. Ja może wyjdę, tu będzie lepiej widać. Media podłączone. Kontakt jest powyżej pralki, tak żeby można było sięgnąć. Pralka będzie na 80, więc kontakt jest powyżej. W razie czego, żeby złapać, wyrwać. Wnęka jest dużo wyższa, żeby można było coś jeszcze na pralce postawić. Jest też dużo szersza, gdzieś dotąd będzie pralka. Że można było tu wstawić płyny jakieś, żeby wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze tu gdzieś, nie wiem, czy półki bym nie zrobił. Żeby po prostu, bo tak to postawimy tylko na dole. Jak dorobię półkę, można postawić na górze i na dole coś. Dorabiam jeszcze tylko sufit. Jedna płyta, później jakieś płytki wkleić. Listwa łącząca, bo wiadomo, że to nie było przewidziane, więc te płytki były tak jak były uzemłane pod listwą. Listwa maskująca pójdzie, pójdą tam jakieś inne płytki. Wymalować wnękę, gotowe. Pokażę wam, jak pralka stanie, jak to się będzie prezentowało. A tak wyszedł efekt końcowy. Tak jak mówiłem, duża przestrzeń nad pralką. Duża przestrzeń obok pralki jest około 28 cm, czyli półki 20 wejdą. I specjalnie nie obsadzałem narożników. Jeszcze muszę listwę dokupić, przy podłogową dać. Ale specjalnie nie obsadzałem narożników, bo narożniki są wykonane tak. Wszystko zacięte na 45 elegancko. Gdyby przy wyciąganiu pralki miało się obić, jest to stal nierdzewna. Stal nierdzewna, wiadomo, woda się tego, wody się nie ima, także nic się z tym nie będzie działo. No i poszło przemalowanie na inny kolor i lustrowką przekawało po długości. Tyle.